Robimy próbę mikrofonu, jak kojarzy mi się z lat 90. Raz, dwa. I powinna mieć, o, raz, dwa. Nie wiem, zawsze mnie to śmieszyło, nie wiem dlaczego, bo to w ogóle nie jest zabawne. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj będziemy robić test palety, jak żeby inaczej, oczywiście wiecie po tytule, ale objaśnię, będzie to łapacz snów, także będziemy łapać makijażowe sny. I co ja mogę powiedzieć? Oczywiście pewnie wiecie, bo radziłam się Was, czy kupić Turbo Plusy, czy łapacz, i większość z Was, tak, bo to była ankieta na Instagramie, powiedziała, żeby zaopatrzyć się w Turbo Plusy, ale ja tak stwierdziłam, co ja się będę oszukiwać, jak ten łapacz, jak on mi się tak podoba, że po prostu jeszcze bardziej niż najbardziej. Nie wiem, czy Wy tak macie, ale ja tak bardzo często mam, że mówię do siebie: Saba, takie coś masz, Ty już nie potrzebujesz, masz dużo, no ale później niestety zdrowy rozsądek nie bierze góry, a jednak makijażowe marzenia do spełnienia. No i wiecie, tak to wyszło, Turbo Plusy następnym razem oczywiście, ale się rozgadałam. Mam tutaj oczywiście paletę łapacz snów, przychodzi do nas ona w takim oto zewnętrznym opakowaniu, które niesamowicie, halo, jestem w ostrości, które niesamowicie mi się podoba. Nie wiem jak Wam, ale widać się faktycznie duży przeskok jakości, jeżeli chodzi właśnie o design. Także tak wygląda to opakowanie zewnętrzne, a tak już wygląda wewnątrz. Zaraz oczywiście zobaczycie szczegóły. Jeżeli chodzi o cenę, no to paleta kosztuje 119 zł i jest dostępna na stronie Glam Shopu, bo jest to paleta, wszyscy już wiemy, stworzona przez Hanię Knopin. Oczywiście można się w nią zaopatrzyć także w czasie promocji, chociaż nie wiem, kiedy one będą następnym razem. I chyba jestem ostatnią z nas, słuchajcie, która robi recenzję tej palety, bo już widziałam mnóstwo tych makijaży na kanałach innych dziewczyn, które dostały ją już bardzo, bardzo, bardzo dawno temu, jeszcze bardziej niż najbardziej, jeszcze dawniej niż najdawniej, coś takiego. No i jeżeli chodzi o kolorystykę tej palety, no to powiem Wam, że ja jestem zachwycona i te cienie, po pierwsze, bardzo mi się podobają ich nazwy: bryza, kamel, seleryn, neptun, wstążka, kremowy, brąz, chłodny, niebieskie ombre, pióro i lawendowy, a także zróżnicowanie kolorystyczne, oczywiście, no to wiemy, ale zróżnicowanie, jeżeli chodzi o wykończenia, no bo są tu zarówno cienie matowe, soczyste barwy, jak i metaliczne oraz turbo pigmenty, produkt polski, bez składników odzwierzęcych, nietestowane na zwierzętach, co też jest bardzo ważne. No i co, będziemy sobie dzisiaj testować tę paletę i stwierdziłam, słuchajcie, że no chciałabym troszeczkę zaszaleć, chociaż ja za każdym razem tak mówię, że chciałabym zaszaleć, a przecież dla mnie to taki makijaż dzienny pewnie tutaj wyjdzie, a dla niektórych szalony, ale do rzeczy, słuchajcie. Stwierdziłam, że skoro już dzisiaj do ludzi nie wychodzę, no to być może zrobimy coś, chociaż nie wiem, może jeszcze jednak będę wychodzić, ale raczej wydaje mi się, że nie. To zrobimy jedno oko na Maroko, a drugie na Kaukaz, czyli będą dwa różne makijaże. Mam nadzieję, że taka koncepcja również Wam odpowiada. Jak widzicie, ja już bazę mam naniesioną, jest to baza z korektora. Tutaj w środku nie ma beżowego cienia, bo ten, słuchajcie, który zwie się kremowy brąz, to jednak jest on no zbyt ciemny, jeżeli chodzi o zbudowanie właśnie tej powłoczki pod cienie, no to ja nie będę go w tym celu używać i mam bazę z korektora, mam już zrobione brwi, jak widzicie, także przybliżę się do Was i będziemy sobie działać. Ciekawa jestem, czy Wy też macie tę paletę, o co Was proszę, żebyście mi oczywiście napisali na ten temat komentarz. No i co, sama jestem ciekawa, co dzisiaj nam z tego wyjdzie, także no, będziemy łapać ten makijaż, widzimy się już za chwilę, teraz się do Was przybliżę i zobaczymy, co dzisiaj ciekawego nam z tego powstanie. A wydaje mi się, że no jest z czego wybierać i sama nie mam jeszcze koncepcji, ale zobaczymy, co tu wyjdzie. Także jeżeli jesteście zainteresowani, zapraszam Was do zostania ze mną i do oglądania dalej. Okej, już jestem bliżej Was, co oznacza, że możemy działać z makijażem. Jak widzicie, na mojej twarzy pryszczolandia i porolandia, się ma twoja królowa. No i powiem Wam, że nie wiem, od czego tutaj zacząć, ale zaraz spojrzę na tę paletę po raz kolejny, bo oczywiście nie przygotowywałam się wcześniej, stwierdziłam, że zobaczymy, co mi tam wyjdzie, to wyjdzie. Bardzo podoba mi się ten kolor, tak to się nazywa w słowniku, kamel, bo on mi przypomina ten mój ulubiony cień Hot Pepper z Affect. No i słuchajcie, zróbmy tak, że zaczniemy sobie właśnie od tego cienia i nim będziemy budować załamanie. Przypominam, chociaż nie wiem, czy wspominałam wcześniej, pewnie nie, że w paletce nie ma lusterka.
Dlatego też posiłkuję się przy tym makijażu moim lustereczkiem. Lustereczko, powiedz, przecie z Ikei, polecam. No i co? Nic się tutaj spektakularnego nie dzieje. Cieszę się, słuchajcie, że pigment nie jest taki wywalony w kosmos, bo później bym miała problem, żeby mi się tutaj nic nie osypało i żeby go jakoś uspokoić. Oczywiście będę też próbować nakładać te cienie na bazę z beżowego cienia, no ale to nie dzisiaj, to zapewne kiedy indziej, bo jak oglądałam makijaże innych dziewczyn, a właściwie zachwyty związane z tą paletą, i nawet wy pisałyście mi, słuchajcie, nie wiem kiedy ten film będzie, ale wydaje mi się, że to było dosyć niedawno, że no teraz już macie dosyć wygórowane wymagania, bo po prostu cienie Hani, produkty Hani postawiły wysoko poprzeczkę, także ech, to jest moja druga paleta, jak wiecie, ja już mam paletę Turbina i mam również w swojej kolekcji mnóstwo turbopigmentów. Ja tak dokładam, ale właściwie to jest niepotrzebne, tak chyba sobie trochę chcę do Was pogadać i stąd też to wynika. Dobra, dobra! Tak wiecie, nagle zacierz z mojej strony, bo tak pomyślałam, co ja tutaj mogę zrobić, ale wezmę sobie tego Neptuna. I Neptun to jest właśnie taki cień, który kojarzy mi się z cieniem z tej palety Mio z Beauty Vitrix. On się jakoś nazywał jakieś algi czy coś takiego. Także spróbuję go sobie tutaj dać na dół. Powiem Wam, że jeszcze tutaj trudno mi się maluje, bo to lusterko jest dosyć oddalone. Dzisiaj mnie bolą oczy. Dzisiaj skargi do widzów. Ale piękny kolor, piękny. Wow, no to jest ta głębia. Faktycznie zacnie cień nazwany. Przecudny, przecudny, wow. Cudo, no naprawdę nie ma się czego tutaj czepić. Jak widzicie, pigmentacja zacna, kolorystyka przecudna. Ach, ach. I wezmę sobie ten cień wstążka, który wydaje mi się, że najpierw miał być piórem, ale został ostatecznie chyba omyłkowo wstążką. I ja sobie go dam tutaj wewnętrzny kącik. To jest taki kolor, moim zdaniem, dosyć nieoczywisty, bo trochę fiolet, trochę granat. Widzę już, że one się ładnie tutaj ze sobą łączą, także nic się spektakularnego nie dzieje. I mam nadzieję, że do końca się nic nie zadzieje. Bo nie powiem Wam, że ja też nie lubię takich palet, z którymi biedny laiczek taki jak ja nie może sobie dać rady, bo tak naprawdę ja nie uważam, żeby ta paleta była stworzona, załóżmy, dla profesjonalistów, a ta dla laików. Wydaje mi się, nie wiem jaką Wy macie opinię na ten temat, że z każdą paletą powinien sobie przeciętniak, właśnie taki laiczek jak ja, poradzić, żeby było fajnie, łatwo i przyjemnie i żeby nic się nam tutaj takiego nie działo, żebyśmy się zniechęcały do palety. Ja postaram się w zewnętrznym kąciku również ten kolor tak sobie delikatnie doklepać. Bardzo ładny jest ten kolor. Nie widzę tutaj żadnych plam. Widzę, że nic się tutaj faktycznie nie dzieje, a ja wielokrotnie miałam problemy z niebieskościami, z fioletami. Zresztą nawet w mojej ukochanej palecie Affect miałam właśnie problem z cieniem, tym Juicy Plum, o czym też wielokrotnie Wam mówiłam. A ten fioletowo-niebieski cień, nic tutaj się z nim nie dzieje. Bardzo chętnie dołożyłabym jeszcze tego kamelowego cienia. No, jak widzicie, zapodałam z grubej rury. Sobie pomyślałam, a Saba, słuchaj, dzisiaj dobry dzień, to sobie walniemy kamela. Przepiękny jest ten kolor. Troszkę widzę, nie wiem czy Wy to widzicie, ale myślę, że tak. Widzę troszeczkę osypu, który ja sobie tutaj zgarnę. Ja się tak nie za bardzo tym zawsze przejmuję, zresztą doskonale o tym wiecie, no bo ja i tak najpierw zawsze robię makijaż oczu. Przepiękny. Zobaczę, jak się palcem doklepuje. Oj, dawno się, Saba, nie malowałaś palcem. Uch, od razu lepiej. Przybywa wigoru. No przepiękny, no jak widzicie, nic się tutaj nadzwyczajnego nie dzieje, także właściwie no nie mam się
czego tutaj uczepić. Tak naprawdę. Trochę sobie wezmę też tutaj tego Neptuna, żeby one się tak przeniknęły. Chociaż tak naprawdę to ja chyba sobie turbopigment bym chciała walnąć tutaj na środek. Nie wiem, co wy sądzicie, jak się zapatrujecie na ten temat, ale myślę, że wszyscy zgodnie wybierzemy sobie tutaj turbopigment. Zastanawiam się, czy jeszcze sobie tego tutaj kamela nie dać na dół. Tak troszeczkę, wiecie, tak delikatnie. Bardzo, bardzo delikatnie. A, Saba, powiedziałaś bardzo delikatnie i co? Chyba w życiu ci nie wyszło. No dobra. Tutaj sobie jeszcze blendu, oczywiście. Słuchajcie, w międzyczasie potwierdziła się moja koncepcja, że walnę sobie sele. Hej, hej, hej. Seledyn na środek powieki. No i to jest to. Nie no, naprawdę błysk się musi zgadzać. Nie wiem jak wy, ale ja po prostu jestem wielbicielką blisku. Ja jestem wielbicielką błysku! I błysk musi mi się zgadzać. Jeszcze zaraz dokoptuję tej wstążki, ale... No, widzę, że to jest coś, co mnie interesuje i zastanawiam się, czy dać go troszeczkę na dolną powiekę, żeby jakiś kolorystyczny sens tam zachować. Może troszeczkę, dobra? Umówmy się, że trochę go tutaj dam. Okej. Miało być trochę, Saba. Ty się nie umiesz uspokoić. Nie, nie umiem się uspokoić. Nie wiem, ja już sama sobie, słuchajcie, odpowiadam, ale jak wy nic nie mówicie, no to ja sobie tutaj dołożę jeszcze tego Neptuna na dół. Bo jednak chciałabym, żeby ta góra bardziej się błyszczała. A dół raczej niekoniecznie. I jeszcze oczywiście dokoptuję sobie troszeczkę tej wstążeczki. Bardzo mi się podoba ta wstążka, chociaż w sumie teraz po kilku minutach tego blendowania stwierdzam, że jednak ona jest tutaj najtrudniejszym cieniem. Z tych cieni oczywiście, których teraz używam, najtrudniejszym cieniem do blendowania i do uzyskania koloru, bo trochę mi się tutaj już porobiły jakieś takie plameczki. Nie wiem, czy wy to widzicie. Wydaje mi się, że to widzicie. I co zrobimy w wewnętrznym kąciku, słuchajcie? Być może sobie damy bryzy. Bryza to jest taka biel. Ładna. Biel. Zaraz się okazuje, że to nie biel, tylko taka trochę żółć. A, ale to przyjemne zaskoczenie, przyjemne. Taka błyskotka, ale... Błyskotka, mowa tutaj oczywiście o turbopigmentach. Taka błyskotka, ale nie na sterydach, tylko taka metaliczna, czyli nie turbopigmentowa, ale metaliczna, czyli taka przed wizytą Świętego Mikołaja. O, ładnie. No proszę, no i co? No i wydaje się, że to oko to już jest skończone, prawda? Okej, prawe oko skończone. Tak, 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 mrugam jak zwykle do Was. Prawe oko skończone, co oznacza, że możemy zabrać się za lewe. I jeżeli chodzi o to, co mam tutaj w środku, to jest to Kiko i ja o tym nie mówię, bo to już jest wycofany produkt. Chociaż nie, produkt być może nie, ale u nas już Kiko nie ma i nie wiem nawet, gdzie jest dostępne, więc nie będę Wam tutaj ściemniać. No i co, wykorzystałam 5 kolorów. Wstążkę, Neptun, Seleden i Kamel, tak, i Bryzę. Tutaj w tym kąciku Bryza mnie bardzo zaskoczyła pozytywnie. No i co, no i zabieramy się już do drugiego oka. I stwierdziłam, że tutaj też sobie użyję na załamanie tego właśnie cienia kamel. Także nic tutaj ciekawego się nie będzie działo, jeżeli chodzi o to właśnie załamanie. Nakładam tym samym pędzelkiem w ten sam sposób. No i potwierdza się, że cień jest naprawdę cudny. No, niesamowicie mi się podoba, naprawdę. Czy to będzie mój nowy ulubieniec? Jakoś tak ten kolor po prostu przypadł mi do gustu. No i co? I co my sobie tutaj zrobimy, Saba? Na powiece dolnej, czyli mam tutaj jakiś pędzelek jeszcze kuleczkowy, może skorzystam z pędzelka zwanego patyczkiem higienicznym. Pióro.
Ja muszę dać, słuchajcie, to pióro. Muszę, bo ono mnie kusi, ono do mnie woła. Także ja, jako osoba kulturalna... cuda. No bardzo mi się podoba ten kolor. Nie ma się tutaj oczywiście czego czepić. Zacnie. Dobra. To jest taka typowa fuksja. Także jak najbardziej on mi tutaj odpowiada. Dobra, i co robimy dalej? No chciałabym po prostu nałożyć niebieskie ombre i w kąciku sobie też zrobię, nie zrobię sobie wstążki, zrobię sobie Neptuna. Dobra. Oczywiście do niczego ten makijaż mi tutaj nie pasuje, ale wiecie jak to jest, chciałam jak najwięcej cieni właśnie przetestować. Taki jest mój zamysł w tym makijażu. Także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Neptun jest naprawdę cieniem zacnym. Nie ma się tutaj też czego czepić. Przepiękny jest, naprawdę. No niesamowicie mi odpowiada. No i jak widzicie, dosyć sobie go tutaj przeciągam. Chociaż właściwie ja zaraz nałożę tutaj niebieskie ombre. I myślę, że na dół nałożę jeszcze na kącik wewnętrzny ten kamel, żeby on mi się tutaj połączył z różem. Okej. Zaraz oczywiście wszystko to sobie rozblendujemy. I mam nadzieję, że będzie dobrze. Jak widzicie, kolory ładnie się ze sobą łączą. Więc no, trzeba przyznać, że dobrze jest. Przepiękny jest ten Neptun, naprawdę niesamowicie mi się podoba. I zaraz przejdziemy oczywiście do NYX-a i nałożę sobie tutaj to niebieskie ombre. Nie mogę się już doczekać. Dobra, wiecie jak to turbo pigmenty, człowiek szaleje. Okej. Ja! Dobra. Stary, wymiotłeś. Przepiękny, przecudo. Wow. Czy wy to widzicie? Ja proponuję dać pauzę. I się przyjrzeć, jakie to jest cudo. Ojejku. Mega. I słuchajcie, wydaje mi się, że na wewnętrzny kącik, żeby zachować tutaj coś wspólnego z tym makijażem, o, to damy sobie bryzę. Jak widzicie, ja jej nie nakładam na NYX-a, chociaż mogłabym wzmocnić ten efekt i nałożyć na NYX-a. Przepiękne jest to niebieskie ombre. Też to siwo. No naprawdę. Dobra, dołóżmy. Saba, dzisiaj po prostu płyniesz. Okej. Bryzy sobie nałożyłam od serca, jak widzicie. Ale zaraz sobie poprawimy różowiutki. No dobra, troszeczkę sobie jeszcze tutaj wzmocnię ten kącik Neptunem. Dobra. O, tak. Może jeszcze tutaj troszeczkę Neptuna, jak sądzicie? Uczepiłaś się tego Neptuna, nie? Chyba nie mam pytań. Jeszcze troszeczkę sobie tutaj poblenduję, ale jak widzicie, no jest po prostu sztos. I ja za chwilę oczywiście do Was wrócę z wypełnionym, z wykończonym makijażem i pokażę Wam się zarówno w świetle tym dziennym, jak i w świetle sztucznym. Ale no, na razie jestem pod wrażeniem, także widzimy się jeszcze za chwilę w podsumowaniu.
Okej, widzimy się ostatni raz w podsumowaniu. Tak wygląda skończony makijaż. Dołożyłam jeszcze delikatnej czerni przy samych rzęsach. Także to jest czerń z palety Affect. Ale dzisiaj zajmowaliśmy się tą paletą, czyli paletą Łapacz Snów. Z tego co policzyłam przed chwilą, użyłam 7 z 10 cieni, więc dosyć dużo, no ale mam oczywiście dwa makijaże, dlatego tak to się prezentuje. I powiem Wam, że no zapewne nie będzie to dla Was zdziwieniem, ale ja jestem bardzo z tej palety zadowolona i uważam, że warto się w nią zaopatrzyć. Jeżeli chodzi o moich ulubieńców z tej palety, no to zdecydowanie muszę powiedzieć, że są to te cztery cienie, czyli niebieskie Ombre, Puro, Neptun i Camel. Jedyny cień, z którym miałam troszeczkę trudności, to była ta wstążka, bo jak widzieliście, tutaj troszeczkę mi ten kolor schodził, ale zobaczę oczywiście, jak to się będzie kształtowało na beżowym cieniu. Muszę powiedzieć, że ta paleta jest sztos i to jest sztos i naprawdę warto się w nią zaopatrzyć, jeżeli oczywiście lubicie taką kolorystykę i jeżeli przemawiają do Was cienie z Glam Shopu. Dla mnie to jest jak najbardziej coś, co warto mieć w swoim asortymencie. No i co mogę tutaj jeszcze powiedzieć? Chyba tyle, słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Dajcie koniecznie znać, czy macie tę paletę, czy ta paleta przypadła Wam do gustu, czy się w nią zaopatrzycie, czy jest to coś, czego potrzebujecie, takie must have dla Was w Waszej kosmetyczce, czy czaicie się na przykład na paletę Neon Pastele Matte w tym momencie, jakie macie palety z Glam Shopu, które Wam odpowiadają, bo trochę z Was pisało, że turbina, trochę z Was pisało, że pojedyncze cienie, że turbopigmenty, także powiem Wam, że cieszę się, że polska marka tak dobrze sobie radzi na naszym rynku. Jeżeli chodzi o pomadkę, to jest pomadka Hean i ta nazwa, ona mi się starła, słuchajcie, to jest coś ze smoke coś tam, także nie mogę Wam powiedzieć niestety, no ale tak to wygląda. Mam nadzieję, że miło i pożytecznie spędziliście dzisiaj ze mną czas, no i co, w międzyczasie zapraszam Was oczywiście na mojego Instagrama i tam też jestem, też do mnie piszecie, też jest mi bardzo miło, także dziękuję przy okazji za wszelkie Wasze wiadomości, no i co, dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia w następnym filmiku, cześć!